Mili Państwo, witam 31 marca, a więc w Dniu Budyniu. Świętują według alfabetu budyń bananowy, czekoladowy, malinowy, śmietankowy, toffi, truskawkowy, waniliowy i wiśniowy. O budyniach metysach, o budyniach mulatach, o budyniach kreolach oraz o budyniach zambos, nie wspominam wcale. Dziś też światowy dzień backupu, a jak światowy to World Backup Day. Przypominam, backup jest to wykonanie kopii zapasowej naszych danych komputerowych, tak aby w razie kradzieży albo awarii Naszego sprzętu odzyskać najcenniejsze informacje. W znaczeniu rozszerzonym backup to także chowanie za na czarną godzinę przed czujnym okiem współmałżonka, współmałżonki. Prasa. Dziennik Poznański, Pismo Polityczne, rok 1931, cytuję. Na ulicy Święty Marcin zaczepiony został wczoraj pan Wincenty Mendlik z Bracholina przez dwóch osobników, którzy oświadczyli, że zgubili dolary. Pan Mendlik pokazał im słowo. Moje pieniądze, które mu nieznani osobnicy natychmiast skradli w kwocie 450 zł. I czy tam dalej. Kowalski Jan, zwoźnik, wybrał się ze swoim znajomym na birbantkę po zwiedzeniu kilku restauracji, gdy obydwom szczupliny porządnie się kurzyło. Stwierdził wspomniany Kowalski, że w portfelu jego brak 580 zł, o czym doniósł niezwłocznie policji. A ta po przeprowadzeniu rewizji jeszcze 400 zł znalazła w kieszeni znajomego. Znajomy ów tłumaczył się, że pieniądze po prostu podniósł z ziemi, lecz zapomniał oddać ich Kobalskiemu. 31 marca jest datą z historii muzyki rockowej, ale datą o tyle o ile, ponieważ odnotowano tylko, że tego właśnie dnia w roku 1937 gitarzysta Jimi Hendrix po raz pierwszy, choć nie ostatni w swojej karierze, podpalił gitarę, na której właśnie grał, co wydarzyło się na jednej ze scen londyńskich. Jimmy zrobił tak intensywny fireberg, że płomienie buchnęły na wysokość metra, poparzyły muzykowi dłoń, ale ten był tak silnie napędzany adrenaliną, no może nie tylko adrenaliną, że natychmiast zarządzał następnej gitary i kontynuował koncert przy aplauzie z lekka tylko zaniepokojonej widowni. Dopiero później został odwieziony do szpitala a całe wydarzenie zostało nagłośnione i spowodowało, że Jimmy stał się ikoną całego tego gitarowego pokolenia. A sama gitara została za niezłe pieniądze na aukcji w 2008 roku sprzedana chętnemu fanowi. Tak, muzyka rockowa potrafi być płomienna przynajmniej od czasu do czasu, ale chyba lepiej byłoby, gdyby ten płomień gorzał tylko w tytułach utworów, na przykład, bo kiedy coś na scenie płonie w realu, to już nie jest kwestia hołdowników Roka, lecz straży pożarnej, przed czym ostrzega wielbiciel Jimiego Hendrixa, gitarzysta Wiesław Kot.